jeśli chodzi o moją osobę. Jak mi krócej mówiono, to jest tak, w wieku 5-6 lat jestem zgłoszony gdzieś, przed mamą konkubenta, zabite są we mnie jakiekolwiek uczucia, nienawidzę siebie, nienawidzę ludzi. I tak wzrastam, można powiedzieć, do 30 roku życia. Gdzieś po drodze 16 lat więzienia, w ciągu nienawiści, niechęci do własnego życia, do ludzi, wkoło siebie. Wygodzenie z założenia, że skoro mnie krzywda spotkała, to wszystkich na mnie dookoła też może spotkać. Koło 2005 rok przychodzi, kolejny raz trafiam do więzienia z kolejnymi zarzutami i trafia na moją drogę człowiek, który ma grupę przestępczą. Mówi: Norbert, ja już cię kocham. Nie, no, mówię, dobrze, no, mówię, jestem niepokojny. Nam się tutaj z jakiejś tam perspektywy czasu, wiem, jak funkcjonuje, mówi mi o Bogu. Mówię, rozumiem, chcę szybciej wyjść z więzienia, więc mówię, też jest dobry, mówię, okej. Tylko dla mnie to była zawsze jakaś mrzonka, jakieś w ogóle, nie wiadomo co. Niby wyniesione z domu i kościół, i modlitwa, i to wszystko. Ale tak naprawdę bez znaczenia, puste w ogóle, bez w ogóle, to bardziej żal i nienawiść do tego Boga, gdyż w ogóle byłem poraniony. Mama, która przez całe życie nie widziałem, jak brała pieniądze w ogóle za rzeczy, które się wydarzyły, tak? I mówię, no jaki Bóg, o czym on do mnie mówi, ale jakieś tam mija 2-3 tygodnie, jest ze mną pod celą. I widzę, że jest inny, w ogóle ma co innego w sobie, ma coś, czego ja nie jestem w stanie nabyć, kupić w ogóle. Ma ten pokój w sobie, który po prostu no nie mam go. Okazuje się, że przychodzi do mnie raz, drugi, trzeci i daje mi Biblię do ręki. Mówi: przeczytaj tu fragment. Więc przez takie coś, że po prostu jakby był jakimś tam autorytetem. W moim życiu w ogóle świadectwem takim, że w ogóle doszedł do jakiegoś takiego miejsca. Brałem tę Biblię, patrzyłem w tę Biblię, zamykałem, oddawałem. Ona raz, drugi, trzeci pyta się mnie, mówi: Norbert, mówi, mogę ci prywatne pytanie zadać? Zostaliśmy sami pod celą. Ja mówię: no mów. Mówi: słuchaj, albo masz problem z czytaniem słowa, albo w ogóle nie umiesz czytać. I jakby ktoś uderzył czymś ciężkim, bo wiedziałem, o co się rozchodzi. Ja patrzyłem martwo w te litery, bo umiałem je złożyć, ale nie rozumiem, co czytam. Po prostu 30 lat analfabeta, który w ogóle w życiu ani jednej książki nie przeczytał. Okazuje się, że przychodzi moment, w którym on staje i mówi: słuchaj, to ja będę przychodził do ciebie, będę ci siadał, będę ci czytał, będę ci w ogóle mówił, o czym jest napisane. Ja mówię: no dobra. No i przychodzi gdzieś tam wieczór. Człowiek siada, zaczyna mi w ogóle czytać, a ja w ogóle mam chęć go zrzucić z tego łóżka. Poniża w ogóle moją osobę przed w ogóle całą celą, przed wszystkimi, tak? I w ogóle, ale nie jestem w stanie nawet ruszyć nogą w tym wszystkim. On odchodzi, zasłania się w ogóle. Techniczne, bo o tym świadectwo w sumie opowiadasz, a ja myślałem, że właśnie o tym stawieniu, a zaraz będzie to spotkanie dla wszystkich, dla całego ze szczerości kościoła, nie? A, czyli wtedy świadectwo typowo się musi. Dobrze. Nie, nie. Spoko. No, no. Coś mi umkło. To świadectwo może i to może takie rzeczy też musi. Jeśli chodzi o stanowisko, to jest tak naprawdę poświęcenie. Poświęcenie siebie, siebie w ogóle w miejscu, w którym jesteś, tak? Jakby od momentu, w którym w ogóle Chrystus zawitał w moim życiu. Miłość, którą otrzymałem, mimo w ogóle całego stanu i grzechów, w którym stałem, tak? Ja dzisiaj nie mogę inaczej żyć. Moje życie jest poświęcone w kościele, przy pastorach, przy ludziach, którzy są z nami. Ja inaczej nie umiem. Wszystko, co posiadam, pieniądze, mieszkanie, życie fizyczne, materialne, to wszystko funkcjonuje, jeżeli nie dla Królestwa. Jest przy okazji w moim życiu, ale w żaden sposób nie jestem tym związany. Choćby dzisiaj nawet, mimo że jest żona z nieba, tak, to jest moment, w którym trzeba by było pójść, a pójdę.
jest dajmy na to sytuacja, bodajże drugi raz już się powtórzyła, gdzie mój pastor przychodzi do mnie, chce mi zadać pytanie, mówi: Norbert, mam do ciebie pytanie. Ja mówię: tak. Mówi: jeszcze ci nie zadałem pytania. Ja mówię: ale ja się czuję bezpiecznie i pewnie. I zanim ty wypowiedziałeś, ja już wiem. Więc jakby ufasz ludziom wkoło, ufasz tym ludziom, którzy są koło ciebie. Ta ufność moja powstała w relacji z Bogiem. W komorze, w modlitwie, w przebywaniu z Bogiem. Tak samo ta sama ufność powstała do ludzi, którzy stoją ze mną. I po prostu, kiedy te dziewczyny tutaj mówiły, tak, że już w momencie, w którym na przykład napiszesz do mnie, żeby się modlić o to i o to, tak, jakby nie zadaję pytań, a dlaczego, a po co, a na co. Tak. Staję w zgodzie i mówię amen na to, co ty. Wychodzę z założenia, że ty widzisz dalej, że w tej sprawie więcej, tak, więc stoję z tobą. Po prostu taki obraz zobaczyłem Jezusa jako wstawiennika w ogóle w życiu Kościoła. Tak On się wstawił za nami. On się rozkochał w krzyżu. Po prostu w tym miejscu, żeby stanąć, musisz pokochać w ogóle krzyż. W ogóle pokochać krzyż. Pokuta musi stanąć w miejscu w ogóle pierwszym, nadrzędnym. Słabości, lęki. Wstawiennik jest jedną z ludzi, który jest naprawdę ogołocony ze wszystkiego. Obnażony jest w ogóle, jakbyś cebulę rozebrał w ogóle warstwa po warstwie. Tak wstawiennik jest w ogóle rozbrojony. Obnażony ze wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie nikt nie przyjdzie do ciebie i ci nie powie nic na mój temat. Dlatego, że kto by nie przyszedł, to ty staniesz i powiesz: ale ja wiem od niego. Powiedz mi coś o sobie. Wstawiennik jest też bardzo wrażliwą osobą. Osobą, która jest uwrażliwiona w ogóle na drugiego człowieka. Nie jesteś w stanie przejść obojętnie obok krzywdy drugiego człowieka. Jesteś w stanie za to pożyć życie. Niezależnie, ja pewnych rzeczy w ogóle nie mówię mojej żony, tak? Ja po prostu wchodzę w pewne rzeczy i je robię. Krzyżem trzeba zacząć żyć. Chrystusem po prostu trzeba zacząć żyć. Wstawiennictwa nie da się nauczyć. To nie jest nauka, którą się da przekazać. Ja złożę o tym świadectwo, tak? Mogę poddać mechanizmy. Ale jeżeli te mechanizmy nie będą przez was rozpoznane w duchu, tak, to nic nie da. To będzie po prostu wyłączony symptom, który w ogóle zadziała. Tu musi być wyswobodzona miłość i poświęcenia. To, co Jezus tak naprawdę zrobił, kiedy szedł na krzyż. On się poświęcił. Wyrzucony z miasta, on do niego wracał z powrotem. Panie, przecież wiedziałeś, że cię ukamienują. Czy dzień nie ma 12 godzin. W ogóle idziesz w to samo miejsce do skutku. Aż cię wpuszczą. I ta modlitwa działa w ogóle jak młot. Nie wiem, czy ktoś z was rozwalał kiedyś żelbetonową ścianę. Walisz w tą ścianę, ona jest twarda. Obrywa ci jakimiś malutkimi w ogóle szczypłami w ogóle betonu, ale nie pęka. Tylko po prostu wielokrotnie nie widzisz skutku swojej modlitwy. Ja mam sprzed lat w więzieniu, kiedy przed pójściem do więzienia modliłem się w ogóle, że mi trafię w dobre miejsce, trafiłem na grupę domową. Byliśmy jeszcze wtedy w kościele świątkowym. I trafiam później do więzienia. I modlę się w ogóle w tym zeszycie. Mam do dzisiaj zapisane te rzeczy. Że niech powstanie w ogóle grupa siedmiokrotnie silniejsza. Kościół w ogóle nie powstaje, tak? I okazuje się, że w ogóle jest to wszystko, ale nie jest w tym samym gronie ludzi, który był wtedy. Z tego grona, który był wtedy, została garstka. Dwoje czy troje ludzi, którzy do dzisiaj budują i cały czas się poszerzają i idą do przodu. I mam tego fizyczne świadectwo, jak po prostu wszystko rośnie
Ale tu trzeba się stać częścią tego. Po prostu ja dzisiaj, tak jak mówię, przy moich pastorach, przy ludziach, przy stawiennictwie wielokrotnie te rzeczy są nie umiem inaczej żyć o tak. Najprościej jak to mogę tłumaczyć. Częścią gościa, częścią Chrystusa, częścią właśnie na krzyżu się, czy ten krzyż wprowadził w życie, częścią Chrystusa, częścią w ogóle Kościoła, częścią właśnie, żeby to mogło prawidłowo działać. Bardziej powiem ci tak, łatwiej mi było wprowadzić krzyż, niż wpuścić miłość. Z miłością jeszcze do dzisiaj się potykam. I cały czas w ogóle wpuszczam dzisiaj na nowo ludzi do swojego życia. I miłością w formie właśnie człowieka, który okazuje miłość, tak? Tak. I okazuje się, że łatwiej mi się z krzyżem skonfrontować i pójść w tym kierunku siebie poświęcenia w danych sprawach, w danych sprawach ludzi, tak? Niż na przykład wpuścić człowieka. Już okazuje się, że dostaję dzisiaj słowo wobec swojego za przyjaciela. Jeśli patrzę na niego, mówię, nie, no wszyscy, z różnych osób w kościele, ale on ma być moim przyjacielem. Rozumiesz, w ogóle okazuje się, mu inne dzieciństwo. Co innego jest w stanie wnieść do twojego życia. I wiesz, stoisz i te 4 dni borykam z tym, żeby podejść do człowieka i mu powiedzieć, zostań moim przyjacielem. Bo ja go w ogóle nie biorę, jak w ogóle może coś wnieść do mojego życia, rozumiesz? 10 innych wezmę, okej, okay, nie ma problemu, badam. Ale on? No dlaczego? Wiesz, i się okazuje, że cały czas trwa. Łatwiej mi pójść na krzyż, tak? Poświęcić nawet fizycznie życie, położyć za drugiego człowieka, tak? I nie, w ogóle nie widzę w tym problemu, tak? Ale okazuje się, że jeżeli mam się otworzyć na nowych ludzi, tak? Wpuścić ich do swojego życia, zaczyna się proces, który też musi przejść przez krzyż. Więc też i stawiennik w ogóle będzie te rzeczy przeżywał. Bardziej niż ta osoba, która będzie gdzieś w ogóle po prostu... Czy na przykład bardziej przeżywał ludzi. Mm-hmm. Dobre rzeczy i złe rzeczy bardziej. Tak. Okay. I... Ja dzisiaj też jeszcze jest w ogóle taki przez błędy, które popełniłem w ogóle już po nawróceniu. Setki, dziesiątki błędów w ogóle, bo mówię, gdybym tylko nie zszedł z tej drogi, którą Artur nauczał, tak? Dzisiaj byłbym w innym miejscu. A tak zrobiłem szereg błędów w ogóle, które w ogóle nie powinny powstać, tak? Ale zaburzenia mojej duszy były tak silne, że ja potrzebowałem w ogóle na swoim postawie. Postawiłem, że jedna powrotka, druga, trzecia, tak? Kwestia jest jedna, tylko że nigdy w ogóle, kiedyś mi brat powiedział, mówi, ty jakbyś nie upadł, to tego kościoła wracasz, tego ojca wracasz. Więc w ogóle też, no, to poświęcenie, w które w ogóle, ja dzisiaj w tym poświęceniu, w którym jestem, ja nie umiem inaczej. W ogóle taki obraz Jezusa odczytałem w ogóle, takiego Boga zobaczyłem, kiedy przyszedł do mojego życia. Taki obraz miłości, poświęcenia w ogóle, jako człowieka, który w ogóle się wstawił dla mnie, tak? Mimo mojego stanu w ogóle. I ja nie umiem dzisiaj nic innego zamieść. Jeżeli taką miłość, takie poświęcenie zobaczyłeś, to tak. Takim samym czymś chcesz odpowiedzieć, że nie czujesz na pół bliskim, tak. Czy właśnie częściowym, tak? Tak. Właśnie o to chodzi, że to właśnie ten standard kładzie Jezus. Jak ktoś na nim opiera, to potem wtedy... Jest to takie mocne z tego takiego owoc rezultatu, nie tylko właśnie przemiana i moc jest dopiero, nie? A to mówię, jeszcze, ja dzisiaj widzę efekty i modlitw i częściowo ich też, i nie widzę, i widzę, nie szukam odczuć. Był okres taki na początku mojej wiary, gdzie ja szukałem odczuć, wiesz, jakiś taki w ogóle wydarzyło się coś, czy nie w tej modlitwie, w ogóle coś się stało, czy nie, bo wielokrotnie w ogóle nic nie odczułem. Zobaczyłem gdzieś po miesiącach w ogóle efekt w ogóle dwóch słów, na które ja w ogóle westchnęłem wręcz. Nawet przyszła informacja, żeby się modlić o to i o to. No dobra, tato, no dalej. Tyle było po modlitwie.
No i nie było jak tego w ogóle ubrać, tak? I okazuje się, że za chwilę w ogóle jest, tak? Okazuje się, że jest, tak? Tak naprawdę w wielu tematach jest, że nie wiem, nawet się w ogóle nie znać. A w innych tematach spędzisz godzinę, dwie w ogóle leżąc na tym łoże, płacąc w ogóle za to, w ogóle za sytuacją. To musi być zrodzone w ogóle w nas.